Dzień dobry, chciałbym wszystkich obecnych na spotkaniu serdecznie przywitać, w szczególności dzieci, do których skierowane jest to spotkanie, oraz ich rodziców. Zapraszam najmłodszych do przodu, gdzie możecie wygodnie zasiąść się na przygotowanych dla Was pupach po prezentacji zaplanowanej dla Was podczas tych sali obok. Zapraszam i zaczynamy. Zastanawiacie się pewnie, kim jestem. Nazywam się Anna Stępień i jestem architektem, czyli taką osobą, która sprawia, że tam, gdzie mieszkamy, żyje nam się lepiej. I pewnie teraz zastanawiacie się, jakie to nowe miejsce w mieście stanie się lepsze, w szczególności dla Was. Jest to plac Emila Munarskiego przy Filharmonii Narodowej i to właśnie on staje się celem mojej prezentacji. Zanim pokażę Wam, gdzie on dokładnie się znajduje, zaprezentuję Wam plan prezentacji, abyście mogli odliczać kolejne jej punkty. Obiecuję też, że nie zajmie ona dłużej niż 5 minut i zaraz będziecie mogli udać się z rodzicami na poczęstunek. Prezentacja składa się z 6 punktów. Lokalizacji, stanu obecnego, placu po zmianach, atrakcji, korzyści i podsumowania. Wyobraźmy sobie, że choć na chwilę możemy stać się ptakiem i podziwiać Warszawę latając. Zobaczylibyśmy właśnie taki widok. Możemy zauważyć Pałac Kultury, Metro Centrum, Złote Tarasy, Metro Świętokrzyska oraz Filharmonię Narodową. Zostając na laboratorium ptaka, możemy zlokalizować nasz muzyczny plac zabaw. Widzicie? Już czeka nam na Was wiewiórka. Dobrze, skoro już wiemy, gdzie będziemy mogli odkryć nowe miejsce na mapie Warszawy, zobaczmy, jak wygląda on obecnie. Udając się na miejsce naszego projektu, zapytaliśmy parę przechodniów, którzy postanowili wypowiedzieć się o obecnym stanie placu. Pierwszym napotkanym był pan rekin, który jasno stwierdził, że najbardziej brakuje mu wody, dlatego niechętnie tu przybywa. Pan gołąb i pani wiewiórka powiedzieli nam, że brakuje im zieleni, która daje cień w ciepłe dni, oraz dzieci, z którymi mogliby się wspólnie bawić. Trudno się z nimi nie zgodzić, pracę obecnie rządzą samochody i to wcale nie takie jak z bajki auta. Prawda, że to miejsce jest teraz niefajne? I jak teraz będzie wyglądał nowy plac? Plac zostanie zazieleniony, powstanie zbiornik wodny, a plac zabaw nie będzie klasyczny. Powstanie wzdłuż ścieżki zagadek. Zacznijmy od zieleni. To nas stanowi nowość tego miejsca. Jest bardzo różnorodna, od krótkiej trawy, na której możecie wraz z rodzicami i dziadkami urządzić piknik, aż do bujnych krzewów oraz drzew. Zastanawiacie się może, dlaczego jest jej tutaj aż tak dużo, prawda? Zieleń w mieście jest bardzo ważna, aby w lecie było nam chłodniej. Zwierzęta takie jak ptaki mogą budować tutaj gniazda lub znajdować pożywienie. Wśród zieleni możecie także tu również znaleźć skarbniki dla ptaków i wiewiórek. Na pewno sprawi Wam dużą radość pojawienie się wody. Tu możecie bawić się latem, a zimą może nawet jeździć na łyżwach. Czy pomysł zaczyna Wam się podobać? A to jeszcze nie koniec. Najważniejsze elementy pojawiają się tu. Zabawki, które są wyjątkowe, ponieważ nie znajdziecie ich w Warszawie nigdzie indziej. Tu możecie stać się muzykiem i pokazać, co Wam w duszy gra. Tu możecie stać się Mozartem lub piosenkarzem, a nawet kompozytorem kosmicznej muzyki. Możecie bawić się tutaj wraz z przyjaciółmi, a także z rodzicami i dziadkami. Znajdziecie takie instrumenty jak mikrofon, gwiezdne pianino, taneczne dzwonki, litofon, kamienną harfę czy kosmiczny kryształ. Czy wydaje Wam się, że to mało miejsca do zabawy? Jeśli tak, jest tu jeszcze parę atrakcji. Znajdziecie tutaj ścieżkę odkrywcy, która wprowadzi Was w historię tego miejsca, przy okazji rozwiązywania różnych i ciekawych zadań. Lubicie zagadki? To właśnie ścieżka jest dla Was. Jeżeli jesteście głodni koncertów lub innych wydarzeń, możecie liczyć też na okazjonalną scenę, na której wystawiane będą dla Was różne przedstawienia. Może nawet sami w nim zagracie? W środku placu zlokalizowana została również makieta, dzięki której można zobaczyć plac zabaw z fragmentem miasta. Co zyskujecie dzięki tym zmianom? Jeszcze więcej zabawy i radości. Możecie tworzyć muzykę i być głośni do woli. Możecie zyskać przyjaźń na całe życie. Super miejsce, prawda? Mam nadzieję, że podobała Wam się ta prezentacja i zachęciła do skorzystania z parku muzycznego, który powstanie jeszcze w tym roku. Zapraszam na otwarcie już pod koniec sierpnia. Będzie Wata Cukrowa i animatorzy. Dziękuję za cierpliwe słuchaliście mojej prezentacji. Jeśli macie jakieś uwagi, zapraszam do skorzystania i przesłania ich tutaj na podany mail. Dziękuję.